Niech oni sami mówią za siebie. Niech mówią dla siebie, czym jest Polska, czym jest polska gospodarka, kamień i kupa, prawda? Niech mówią, niech wypowiadają te zdania, w których co drugie słowo to jest przekleństwo. Kulturalni ludzie, wydawałoby się, wnuk Sienkiewicza. Czy naprawdę on jest wnukiem Sienkiewicza? Czy to jest możliwe? Może jest. Czy to jest możliwe, żeby ludzie, jak mówię, no wygląda jak oni się nie pili. To nie jest tak, że oni tam... upili się i pokłócili w związku z tym w jakimś ferworze, w jakimś gniewie wewnętrznym, no powiedzieli jedno bardziej grubsze słowo. To się każdemu może zdarzyć. Ale tam jest odwrotnie. Tam nie ma takiego zdania, w którym by nie było pięciu przekleństw. No to już jest jakaś choroba, to już jest jakaś patologia. To znaczy, że to jest sit, to jest mafia. To nie są, to nie jest polski rząd. To jest po prostu mafia. I my się znaleźliśmy po 24 latach od rozpoczęcia drogi niby okrągły stół, niby droga do demokracji, niby droga do niepodległości, po tym okresie w sytuacji, że musimy skonstatować, musimy skonfrontować się z taką sytuacją, że nasi ministrowie, no przecież wybrani przez nas, przecież nikt ich z pistoletem pod przymusem nie instalował tutaj. To nie jest Cyrankiewicz, to nie jest Ochab, prawda? To nie jest Jaruzelski. Nie. To jest wnuk Sienkiewicza. Co się musiało zdarzyć w tym aparacie, żeby wnuk Henryka Sienkiewicza tak się zdemoralizował, tak się zachowywał? Tu sobie Państwo uświadomcie, jak nieprawdopodobnie wielkie siły musiały działać, żeby ci ludzie utracili resztkę godności i resztkę polskości. Przecież jest też sfera, to jest sfera gospodarcza, to jest sfera polityczna. Człowiek, który był podobno u początku budowy polskich służb specjalnych, bo Bartłomiej Sienkiewicz, najbliższy współpracownik Milczarowskiego, najbliższy współpracownik Koniecznego, najbliższy współpracownik Widackiego. Człowiek z tej ekipy, która na polecenie okrągłego stołu legalizowała ludzi ze służby bezpieczeństwa, tłumaczyła nam, że trzeba tak, służby muszą być budowane w oparciu o dawną SBC. Ten człowiek doprowadził służby do takiego stanu, że okazuje się, że one jego podsłuchują i tych, których on ma ochraniać, czyli premiera rządu. Proszę Państwa, to oznacza, że plan, jaki towarzyszył Pierestrojce w latach 80., plan, jaki towarzyszył Głasnowski, plan, jaki towarzyszył temu otwarciu Gorbaczowa i jego następców na tak zwaną demokrację, plan oparcia całej struktury politycznej na dawnych służbach specjalnych się powodzi. Że on jest skuteczny, że ta mafia naprawdę działa, bo to nie są słowa, to jak oni mówią, odzwierciedla ich sposób myślenia, ich moralność, ich sposób działania także. Tu już nie ma wnuka Sienkiewicza. Tu już nie ma intelektualisty, który skończył najlepsze uczelnie. Nie. Tu jest już esbek, który nie może dotrwać do godziny trzeciej bez napicia się wódki i przeczytania pisma. Nie. Bo oni tak funkcjonowali, tak. Bo ta praca, bo to są też ludzie przecież. No ale ludzie, którym się każe codziennie kłamać, ludzie, którym się każe przygotowywać morderstwo księdza Jerzego, ludzie, którym każe się, tak powiem, własny naród niszczyć, są wewnętrznie tak skonfliktowani, że bez wódki nie rozbierają. Oni muszą zagłuszyć swoje sumienie. Te przekleństwa, ten sposób działania, ten... Proszę Państwa, przecież tam ten Sienkiewicz z Belgą, oni układają plan zamachu stanu przeciwko nam wszystkim. Oni mówią, PiS ma 43%, to straszne, z tym trzeba coś zrobić. Legalna partia polityczna, wyrażająca wolę olbrzymiej większości patriotycznej narodu polskiego, jest traktowana przez ministrów jako zagrożenie dla państwa polskiego. Otóż ja wam chcę powiedzieć, że to nie jest, nie powinno być zaskoczeniem. Państwo tego już nie pamiętacie z racji młodości, ale w roku 1991 stworzono specjalny zespół, no pod kierownictwem też tych właśnie ludzi, tych samych.
Tych samych. Stworzono specjalny zespół w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, a w Urzędzie Ochrony Państwa. Na jego czele stał taki pan, który się nazywał Lesia, o którym słyszeliście być może z okazji sformułowania szafa Lesiana. Dlatego, bo w 1997 roku ktoś otworzył jego szafę i z tej szafy wysypała się masa tajnych dokumentów, między innymi plan, jak zniszczyć opozycję. Plan przygotowany przez niego w 1991 roku. Kto był tą opozycją? On to zdefiniował. Ci, którzy chcą, żeby Związek Radziecki stracił bazy w Polsce. Ci, którzy chcą zbudować od nowa służby specjalne. Ci, którzy chcą lustracji i dekomunizacji. To jest opozycja, którą trzeba zniszczyć. Zatwierdzam plan dezintegracji tych partii. Wtedy partii politycznych było w ogóle bardzo dużo, także prawicowe partii polityczne, one tam zostały wymienione. To było Porozumienie Centrum, to był Ruch III Rzeczypospolitej pana ministra Parysa, to był także Ruch Chrześcijańsko-Narodowy, na czele którego w tamtym czasie ja stałem. Zatwierdzono, tam jest podpis pana Milczanowskiego, tam jest podpis i parafa pana Konecznego. Tam jest akceptacja dla używania służb specjalnych dla zniszczenia partii politycznych. Minęło 20 lat. Minęło 20 lat. Jesteśmy w roku 2014 i w Amber Room, czy tam w innej Sowie, siedzi ten sam Bartłomiej Misiewicz, który wtedy był podopiecznym, wtedy wykonywał polecenia. Siedzi tutaj, no jest jasne. I siedzi wraz z panem Markiem Belką i wprawdzie już nie chcą nas wsadzać do więzienia, jeszcze nie, ale przygotowują plan zniszczenia opozycji politycznej. Jak? Przez przemysł, przez pieniądze. I mówią, my ci damy takiego ministra, którego ty lubisz, wyrzucimy tego, którego ty nie lubisz, będziesz miał powolnego sobie ministra, w zamian za to ty zgódź się na drukowanie pustych pieniędzy, przy pomocy których my przekupimy naród. I wtedy Prawo i Sprawiedliwość nie wygra. Ten plan jest nadal ważny. On może ma inny kształt dzisiaj. Może nie chodzi o taką umowę, ale ten plan mający na celu zniszczenie Polski nadal jest ważny. Ten plan, którego celem jest, żeby Prawo i Sprawiedliwość nie wygrało wyborów, nadal jest ważny. No oczywiście on jest inaczej ubrany. Mogliście Państwo wysłuchać. Pani minister, premier Kopacz tylko 45 minut jej zabrało wyliczenie 28 czy 30 zobowiązań absolutnie nierealnych. W ogóle nie mających nic wspólnego z rzeczywistością. Niech by ona jedną rzecz zrealizowała. Niech by ona właśnie zrealizowała to, czego się domaga pan premier Jarosław Kaczyński od dawna, żeby przywróciła stary układ emerytalny, żeby zlikwidowała tą pseudoustawę o 67 roku. Jedną rzecz, żeby w ten rok zrobiła, nie 28, nie 45, jedną, jedyną. Żeby emeryci przestali płacić podatki od swoich najniższych emerytur, bo to jest skandalem przecież, skandalem. Żeby zmienić system podatkowy w Polsce, jak mówię, jedną, jedyną rzecz, żeby zrobiło. Żeby Polacy nie musieli uciekać za granicę dla budowy własnej rodziny. Żeby, jeżeli mówimy o dramacie smoleńskim, wznowić uczciwe postępowanie. Uczciwe postępowanie, no bo naprawdę, no nie wiadomo, czy się śmiać, czy płakać, jeżeli głównym dokumentem w sprawie tragedii smoleńskiej jest raport pana Millera, który mówi, że samolot na wysokości 5 metrów złamał skrzydło o brzozę i przewrócił się do góry nogami i w ten sposób doszło do... Znaczy, nikt nie jest w stanie w to uwierzyć. Sama prokuratura, jak Państwo wiecie, w to nie wierzy, bo obliczyli z kolei, że na tych metrów było 9. Tak naprawdę nie było ani 9, ani 5. To nie o to chodzi, ale chodzi o to, że tam są zawarte normalne kłamstwa, bzdury. Bzdury, które obrażają, że tak powiem, inteligencję przeciętnego członka narodu polskiego, w ogóle jakiegokolwiek narodu, człowieka, który skończył szkołę podstawową, po prostu obrażają. A oni się przy tym trzymają. I nadal w świecie jest tak, że jak się pytają o dokument stanowisko państwa polskiego, no to jest raport pana Millera.
razem z pijanym generałem Błasikiem, który wydaje rozkazy. No żadnych rozkazów nie wydał. Nie było go tam w ogóle. Nie było go tam w ogóle. Udowodniliśmy to wielokrotnie, dlatego że rozkład zwłok jest taki, że jego w ogóle tam nie mogło w kokpicie być. Leży w ogóle w innym sektorze, nie tam, gdzie jest kokpit i w ogóle jakby nie miał z tym nic wspólnego. Dzisiaj się dowiaduje, prokuratorzy zdecydowali, że wystąpią z aktem oskarżenia wobec kontrolerów lotu. No świetnie, no znakomicie, tylko 4,5 roku im to zabrało. Tylko 4,5 roku. Raport zespołu parlamentarnego sprzed 4 lat, który pokazuje dowody, że kontrolerzy lotu sprowadzali ten samolot na śmierć. Ale już Krasnokuckiego, który te rozkazy wydawał, a zwłaszcza tego pana generała, zawsze zapomniałem, Benediktowa, tak, z Moskwy, który ich zmuszał do tego, wobec nich żadnych oczywiście zastrzeżeń panowie prokuratorzy na razie nie mają. Ale mówią, że umorzą śledztwo, bo nie żyją już z pracy. No kto taki nie żyje? Piloci. Czyli w domniemaniu jest tak, że będziemy ścigali kontrolerów lotu, no bo rzeczywiście nie da się przejść do porządku dziennego nad dowodami, bo są zeznania Prusni, na których wprost mówi, ja kłamałem, ja świadomie oszukiwałem. Może Państwu się to wydać dziwnie, ale rzeczywiście Prusni w zeznaniach, które wprawdzie prokuratura rosyjska unieważniła, ale które są na piśmie złożone przed polskimi prokuratorami, mówi, że kłamał, że oszukiwał, że wprowadzał świadomie w błąd polskich pilotów, więc nad tym przejść do porządku się nie da. Ale ciągle jeszcze jest taka próba ratowania, nie wiem, czy twarzy, czy innej części ciała panu Donaldowi Tuskowi, prawda? W związku z tym zrzucimy na pilotów. Zrzucimy, oni nie żyją, nic się za nimi nie ujmie, można na nich zrzucić. To są wszystko próby skazane oczywiście na niepowodzenie. Oczywiście na niepowodzenie. Nikt się na te oszustwa, krętactwa nie nabierze, ale one pokazują, jak mierny poziom reprezentuje ten rząd i ta ekipa. I to ma miejsce zarówno na szczeblu centralnym, jak i oczywiście także na szczeblu samorządowym. Tak więc ta walka, która zaczyna się w tych wyborach, to jest walka o całość. Oczywiście Polska przetrwa, nawet gdybyśmy przegrali. To jest jasne. I naród polski przetrwa, nawet gdybyśmy przegrali. To jest zupełnie oczywiste. W tej sprawie nikt z nas nie powinien mieć żadnych wątpliwości. Tylko stopień załamania i w związku z tym czas i koszty wydobywania się z tego kryzysu, jeżeli nasze pokolenie nie zda egzaminu, jeżeli nasze pokolenie przegra, jeżeli nasze pokolenie w tym okresie tego roku, bo to w tym roku będzie, w ciągu tych 12 miesięcy, cały ten bagaż, jaki cała ta walka, która zaczęła się stworzeniem Solidarności, bo w istocie to jest ten sam okres historyczny. Ja wiem, że młodsi z Państwa, Pan Sergiusz, na pewno Pan Bartek, Wy tego nie pamiętacie, Solidarności, tych 10, 13 milionów, bo to było w istocie z Solidarnością rolników, z Solidarnością rzemieślników, 13 milionów ludzi. My jesteśmy ich, że tak powiem, spadkobiercami. Bądź uczestniczyliśmy, bądź kontynuujemy ten zespół wartości i ten kierunek, który wtedy został skupiony w programie Solidarności. Być może tak się zdarzy, że przegramy. Ja jestem głęboko przekonany, że wygramy. Że wygramy. Wiem też z tamtego doświadczenia, że najtrudniej jest przed samym momentem zwycięstwa. Najwięcej zwątpienia wtedy, przypomnijcie sobie Państwo, było w 1988 roku. Najostrzejsza propaganda ze strony Jaruzelskiego, bo wspomagana przez zdrajców z naszej strony. Była w roku 1989, jak nam tłumaczono, że musimy zaakceptować Jaruzelskiego jako prezydenta. Prawda? To było najtrudniejsze, to było najgorsze. Z podobną sytuacją mamy do czynienia teraz. Dlatego te wybory samorządowe, poza ich bezpośrednią funkcją, żeby uczciwi ludzie podejmowali decyzje o gigantycznych pieniądzach. W samorządzie wydaje się ponad połowę wszystkich pieniędzy, jakie wydawane są w Polsce na cele publiczne.
ponad połowę tych pieniędzy wydaje się poprzez właśnie różnego rodzaju szczeble samorządowe. Tak więc to są gigantyczne pieniądze, które nie dostajemy na piękne oczy, tylko które dostajemy, bo zrezygnowaliśmy z produkcji cukru, bo zrezygnowaliśmy z produkcji mleka, bo zrezygnowaliśmy ze stoczni, bo zrezygnowaliśmy z hutnictwa. W zamian za to dostajemy te pieniądze, za to, że daliśmy nasz rynek obcym. W związku z tym, jako rekompensata mamy te pieniądze. Te pieniądze muszą być wykorzystane, a nie rozkradzione, jak się to dotychczas dzieje. Ostatnie słowo. Kto kradnie te pieniądze? No na pewno pan Nowak mógłby nam opowiedzieć nie tylko o zegarkach, ale także o przedsiębiorstwie swojej żony, której załatwiał właśnie tam razem z tymi policzkami cielęcymi, jak wydobyć ją z tej opresji. Na pewno mamy tutaj do czynienia, ale mamy też do czynienia z takim przemysłem, na przemysłową skalę rozkradaniem tych pieniędzy, jak operacja konsul Federacji Rosyjskiej. Ten człowiek, a konsul honorowy Federacji Rosyjskiej ze Szczecina ma w swoich rękach całą infrastrukturę informatyczną rządu polskiego i państwa polskiego. Narodowy Bank Polski, gabinet prezydenta, także komisje wyborcze, proszę Państwa. Także komisje wyborcze. Wszystkie te instytucje były informatyzowane przez jego spółki i są po dzień dzisiejszy kontrolowane przez jego spółki. Gdy pan profesor Jerzy Urbanowicz napisał swój raport o tym, jak kontrolowane są wybory, gdzie są serwery, od tego czasu sformułowanie ruskie serwery weszło do naszego języka powszedniego. Miał rację. Nie wiedzieliśmy, gdzie bije to serce tego układu. Ano, to jest właśnie honorowy konsul Federacji Rosyjskiej ze Szczecina. I jeszcze dostaje za to setki milionów złotych. Skąd? No właśnie z Unii Europejskiej, wydatkowane przez pana ministra Bartłomieja Sienkiewicza. Tak to właśnie wygląda. Otóż, żeby to się nigdy więcej nie powtórzyło, musimy te wybory i kolejne wygrać. Dlatego ośmielamy się Państwa prosić o głosy, dlatego pan Bartłomiej Misiewicz dzisiaj przed Państwem staje, dlatego inni przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości i ludzie dobrej woli i uczciwi ludzie, którzy tutaj dla Was zawsze pracowali i którzy się sprawdzili w tej pracy, proszą o głos. Po to, żeby Polska nie była już więcej rozkradana i żeby z tego największego kryzysu, w jakim się znaleźliśmy. Bo dzisiaj na skutek imperializmu rosyjskiego i zlekceważenia tego imperializmu przez rządzących, którzy albo z głupoty, albo ze złej woli uważali zabór rosyjski, imperializm rosyjski za najwspanialszą przygodę swojego własnego życia. Mówię, ach, nikt tam nie grozi. Skądże? Putin nie jest groźny, on chce dobra dla Polaków. On wspaniały jest. Postawmy jeszcze jeden pomnik wdzięczności. Na pewno już na żadnym wypadku nie likwidujmy tych pomników. Jakże można? W Osowie postawmy najeźdźcom pomnik. No postawmy, no przecież bolszewicy tacy mili byli, oni szli na Warszawę, żeby było lepiej. I dlatego pan prezydent postawił mi pomnik, prawda? Nie może być pomnika prezydenta Rzeczpospolitej, który zginął pod Smoleńskiem na krakowskim przedmieściu. Ale w Osowie pomnik najeźdźców bolszewickich może być. Otóż to jest hańba, to jest kierunek moralny, gospodarczy, społeczny i polityczny, który musimy odrzucić, żeby Polska się odrodziła. Mam nadzieję, że w młodych rękach tych ludzi tak właśnie się stanie, a my będziemy to pilnowali. Dziękuję Państwu bardzo. Nie jest łatwo, Szanowni Państwo, przemawiać po Panu Prezesie. To jest wyjątkowo trudne zadanie. Szanowni Państwo, z Partyjnego Sejmiku Borysa Mazowieckiego z hasłem Czas na zmiany dla Mazowsza. Dlaczego? Dlatego, że sejmik, każdy jeden, to jest przede wszystkim wydawanie pieniędzy, tych unijnych, ale także te, które dane województwo posiada. Przede wszystkim tym się Rada Sejmiku zajmuje. I dzisiaj, po dekadzie rządów Adama Struzika, Platformy
i Platformy Obywatelskiej takie krótkie zestawienie liczbowe. Wydano 90 milionów na wynajmowanie biur dla zarządu województwa. Za 3 miliony kupiono limuzyny, którymi zarząd województwa wozi się, jak to się mówi, po Mazowszu. A już tylko za 500 000 po prostu te limuzyny myli. To jest takie proste dane liczbowe, jak te pieniądze są wydawane. Z największego województwa, najbardziej niebogatszego województwa w Polsce staliśmy się województwem najbardziej zadłużonym. Właśnie dzięki Adamowi Struzikowi i rządom Platformy i PSL. Dzisiaj jest tak, że szpitale, przede wszystkim tutaj w tym okręgu, w Obwarzanku, dwa szpitale bardzo ważne, bo dziecięce, jeden pod Otwockiem, drugi w Dziekanowie Leśnym, specjalistyczne szpitale, są likwidowane. I teraz jak ta ekipa likwiduje te szpitale? Oczywiście niezgodnie z prawem, bo oni zakładają, że połączą dwie placówki służby zdrowia, połączą dwie placówki służby zdrowia, które są zadłużone, chociaż prawo polskie nie zakłada w ogóle takiej możliwości, żeby placówki służby zdrowia mogły być łączone. To jest po prostu likwidacja. Żeby było śmieszniej, pan Struzik, szpital dziecięcy w Dziekanowie Leśnym o specjalności neurochirurgicznej, wcześniej dotował, zakupił nowy specjalistyczny sprzęt i teraz zerwał wszelką współpracę ze szpitalem, nie dotuje go, jest problem z kontraktami z NFZ-u. W związku z powyższym to wszystko idzie pod licytację. Wszyscy tutaj obecni chyba wiemy, jak wyglądają licytacje, kto o tych licytacjach wie, licytację komorniczą, a szpital się likwiduje, a tereny w pięknym miejscu w otulinie Puszczy Kampinoskiej idą pod sprzedaż. To będą pierwsze decyzje, którymi zajmie się nowa Rada Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Dzisiaj w powiecie chociażby warszawskim zachodnim tak ważne są te sprawy. Ale inny przykład. Akurat mam taką sytuację, że dzisiaj zostałem zaproszony do programu redaktora Pospieszalskiego w sprawie farm wiatrowych w Polsce. Tutaj w województwie mazowieckim, zwłaszcza tutaj blisko Warszawy, blisko Obwarzanka, jest to mniejszy problem, chociaż występuje. W województwie łódzkim, gdzie okręg swój ma minister Macierewicz, jest to wręcz zaraza. Po prostu w jednej małej wsi potrafi być kilkanaście farm wiatrowych. Przygotowując się do tego programu dzisiaj, dowiedziałem się o dwóch zaskakujących rzeczach. Przede wszystkim prawo polskie nie jest skonstruowane w taki sposób, żeby można było wydać decyzję odmowną z powodu uwarunkowań środowiskowych. W ogóle prawo jest nieprzystosowane. Ale to jakby jest sprawa do Sejmu i do Senatu. Ale to, co jest sprawą dla Sejmiku Województwa Mazowieckiego, to jest to, że de facto województwo nie ma żadnego wpływu na gospodarkę przestrzenną gmin. Skutkiem tego tak naprawdę teren pod farmę wiatrową wybierany jest tak, aby pasował inwestorowi, a nie mieszkańcom, bądź ze względu na dane warunki położenia tego terenu. I nikt nie zwraca uwagi na to, czy to, co będzie się znajdowało w danym miejscu, zostanie wybudowane za to, że ktoś dostał pieniądze, będzie szkodliwe dla społeczeństwa, czy nie. I tak dzisiaj są budowane te farmy wiatrowe, co powoduje, że blisko nawet 200-300 metrów od domostw już powstają, a ludzie nawet często nie wiedzą, jakie zagrożenie ze sobą niosą. Takich rzeczy jest mnóstwo. Ten sejmik województwa mazowieckiego, tutaj zwłaszcza tą wschodnią część Mazowsza, zaniedbał strasznie pod względem infrastruktury. Wschodnia część dużo gorzej się rozwija. Tak samo, województwa mazowieckiego ten problem jeszcze tak mocno nie dotyka. Chodzi o emigrację. Ale już znowu po prostu do województwa łódzkiego. Proszę Państwa, województwo łódzkie jest jedynym województwem w Polsce, w którym jest największy stopień emigracji. Począwszy od 2007 roku, rocznie emigruje ponad 16 tysięcy osób. To jest bardzo, bardzo dużo. Za moment, jeżeli nie doprowadzimy takiej sytuacji, że będziemy wspierali młodych, średnich przedsiębiorców, nie będziemy im pomagali, którzy by się tutaj osiedlali, tutaj zakładali rodziny, tutaj mieszkali, a przy okazji dawali miejsca pracy. Jeżeli sejmik województwa nie będzie nie uprości tych procedur dostawania dotacji dla młodych przedsiębiorców, to będziemy mieli ten sam problem dużej, bardzo dużej imigracji z województwa mazowieckiego. Prawo i Sprawiedliwość jest przygotowane na to. Prawo i Sprawiedliwość ma program, który chce realizować. Chcemy uprościć dostęp do tych funduszy unijnych, które przecież są pieniędzmi, które się nam należą, bo tak jak pan prezes mówił, polski rolnik przykładowo dzisiaj może tylko produkować mleka do takiej ilości, na jaką pozwala Unia Europejska, więcej już nie może. Zamiast za to dostajemy pieniądze, które mamy przekazywać na rozwój społeczeństwa, na rozwój dróg, na rozwój kapitału, na rozwój stref ekonomicznych. I to musi być dzisiaj egzekwowane, to musi być dzisiaj robione. Przykładem jest na przykład budowa obwodnic. Sytuacja z Błonia na północy Obwarzanka. Burmistrz
który kumpluje się z panem Struzikiem, wymyślił, że obwodnica Błonia, jak sama nazwa wskazuje, będzie szła przez środek miasta. Przez sam środek miasta. Co oczywiście jest niemożliwe. Z drugiej strony inny burmistrz innej miejscowości podwarszawskiej wymyślił, że wyburzy 80 domów. Gdzie po prostu można dołożyć pieniądze, można je pozyskać, bo to jest możliwe. Ktoś po prostu na lewo nie zarobi. Można te pieniądze wyłożyć, zrobić dłuższy odcinek o 10 km, ale nikogo nie trzeba wyburzać, nie trzeba niszczyć także rezerwatu przyrody. Tylko żeby to było możliwe, niestety będzie to chyba realne tylko i wyłącznie w rękach Prawa i Sprawiedliwości, bo my jesteśmy tutaj przygotowani, mamy program, ten program chcemy realizować. Nam zależy na tym, żeby to województwo się zmieniało. Stąd moje hasło, czas na zmiany. Stąd bardzo Państwa proszę o głos. Bardzo dziękuję. Wiecie Państwo, ostatnio zmieniła się osoba premiera. Chciałbym wiedzieć, panie ministrze, od pana usłyszeć, co pan myśli o pani Ewie Kopacz. Co ja myślę o pani premier Kopacz? Nie ukrywam, że specjalnie często o niej nie przemyśliwam i tak bardzo nie wnikam w różne tajniki jej duszy. Obserwowałem jej konferencję, pierwszą konferencję prasową, gdzie występowała w roli matki chroniącej dzieci na ulicy. Obserwowałem jej przemarsz wraz z panią Merkel, gdzie wystąpiła z kolei w roli osoby taranującej płotki. No to nie robi, no i obserwowałem oczywiście jej wystąpienie sejmowe, gdzie występowała w roli słabego propagandysty. To nie robi dobrego wrażenia, powiem szczerze. Rozumiem, że jest to związane z pewnymi decyzjami pana Donalda Tuska, który w jakiś sposób chciał no, zostawić wrażenie, że nie ucieka i wrażenie, że nie pozostawia wszystkiego na łasce losu, tylko że tutaj ma jakiś przemyślany plan. Nie było żadnego takiego planu, to jest zupełnie oczywiste. Tu mamy do czynienia z ewakuacją ludzi odpowiadających za te 7 straszliwych lat marnotrawienia możliwości dorobku Polski i odpowiedzialnych, czy współodpowiedzialnych za tragedię smoleńską. To jest także ten aspekt w sposób oczywisty, widoczny w działaniu pana Donalda Tuska. Więc nie sądzę, że pani premier była w stanie zapanować nad wewnętrznymi sprzecznościami w tym aparacie, w tym zespole politycznym. Tam w sposób oczywisty dominującą postacią jest pan Schetyna i nie sądzę, żeby długo potrwało, zanim on nie tylko będzie postacią, która dominuje, ale zanim stanie się postacią, która decyduje po prostu. Tak sądzę, że taka ewolucja musi nastąpić. Czy jest możliwe, żeby było inaczej? No jest możliwe. No oczywiście, że pani premier przy wszystkich swoich słabościach i przy wszystkich swoich przeszłościach, no w tym najbardziej jednak obarczają ją zarówno kłamstwa dotyczące służby zdrowia wtedy, kiedy pełniła funkcję ministra zdrowia, prawda? No oszust wobec po prostu Polaków, jak i kłamstwa związane z tragedią smoleńską. Nikt nie ma do niej pretensji o to, że ona tam pojechała. Dobrze, że pojechała, znakomicie, że pojechała. Za to jej nie wolno było kłamać. A ona nas, ja przede wszystkim rodziny, tam na miejscu, okłamywała. Po prostu okłamywała. I jako przedstawiciel rządu polskiego zgodziła się, zaaprobowała wyrzucenie przedstawicieli Unii Europejskiej i NATO, którzy chcieli brać udział w komisji badania tej straszliwej tragedii. Mamy stenogram. W tym stenogramie jest w sposób oczywisty, ona wyraża na to zgodę. Ona to aprobuje wyrzucenie przedstawicieli Unii Europejskiej i NATO. No, konsekwencje tego są po dzień dzisiejszy. I ja powiem tak, no, każdemu się mogą zdarzyć nawet więcej niż pomyłki, bo to, co ona zrobiła, to była więcej niż pomyłka. No tylko trzeba chcieć to naprawić. Tymczasem ona brnie w tym kłamstwie i oszustwie po dzień
po dzień dzisiejszy nie daje żadnego znaku chęci zmiany swojego stanowiska. Ten rząd musi odejść. Ona musi odejść, im szybciej, tym dla nas, jako dla Polaków, jako dla narodu lepiej. Tyle myślę o pani premier Ewie Kopacz. Im krócej, tym lepiej. Nie chodzi o to, żeby przekonywać przekonanych, żeby spotykać się i spijać sobie śmietankę, przytakiwać i tak dalej. Co Prawo i Sprawiedliwość planuje zrobić realnie, żeby po pierwsze scalić ludzi na prawicę, tak jak są naprawdę mnóstwo różnych ruchów, nie wiem, zmielonych, nawet Paweł Kukiz, z którymi z pewnymi jego wypowiedziami nie się zgadzać, ale z nimi się zgadza, ze Zbigniewem Stanową, który też teraz mocno wokół siebie skupia ludzi, którzy potępiają ten system sądowy i tak dalej. W jaki sposób chcecie działać, żeby być skutecznym, jak w 2005, kiedy ja na przykład byłam dużo mniej zaangażowana politycznie, nie interesowałam się w ogóle polityką, a jednak, że tak powiem, widziałam wasze poczynania, natomiast teraz no, nie bardzo to widzę i mówienie tylko, że wierzymy i liczymy, że wygramy, to jednak jest za mało. I pytanie, co tak naprawdę zamierzacie, jaki macie plan, czy macie kogoś, kto ten plan gdzieś tam realizuje, bo liczenie tylko na to, że pan Kaczyński jest wielki, ale wspaniały, to jednak za mało, żeby wydać. Z tego, co pani powiedziała, jedno jest prawdą, ale na połowę. Pan Kaczyński jest wielki, a my staramy się mu towarzyszyć, a nie my jesteśmy wspaniali. Tak brzmi całościowe zdanie i tak je proszę z mojej strony rozumieć. Za to myślę, że jeżeli tak jest, to mam z powodu, żeby inaczej sądzić niż to, co pani powiedziała, że tak właśnie jest. Pani w 2005 roku widziała tę tendencję jednocząco otwierającą się, tę tendencję, która skupia wszystkie inicjatywy, która stara się dążyć do tego, żeby cała patriotyczna część Polski znalazła się w jednym szeregu, a teraz pani nie widzi, no to jest wielki, wielki plan na rzecz oszustwa mediów. Moje gratulacje, bo tymi słowami pani im przyznała rację, dlatego, bo w roku 2005 nie było wielkiego porozumienia na prawicy. W roku 2005 do wyborów szło same prawo, ale jej pani pozwoli mi teraz chodzić, dobra? Same Prawo i Sprawiedliwość, a teraz w roku 2014 pan premier doprowadził do szerokiego porozumienia, do porozumienia, w którym jest i nie tylko partia Marka Jurka, czyli Prawica Rzeczpospolitej, nie tylko partia pana Gowina, ale także partia pana Ziobry, a także setki i tysiące mniejszych środowisk i grup, już nie mówiąc oczywiście o Solidarności, która, jak pani wie, ma swoich przedstawicieli na naszych listach samorządowych i będzie miała, myślę, swoich przedstawicieli także na naszych listach parlamentarnych i myślę też, że, bo to porozumienie obejmuje także kwestię wystawienia kandydata na prezydenta, że także w tym procesie wyboru kandydata na prezydenta też weźmie udział, a więc z tego punktu widzenia, oczywiście, na pewno są różne inne rzeczy, które powinniśmy robić, a których nie robimy. Ale to, co pani wskazała, jeśli chodzi o objęcie szerokim frontem porozumienia maksymalnej liczby grup, no jeżeli pan Kukiz się w tym nie znalazł, to zawsze jest dla niego miejsce. To zawsze jest dla niego miejsce. Chętnie zapraszamy, podobnie jak tego drugiego pana, którego pani wymieniła. Zawsze taka możliwość istnieje. Jeżeli się porozumieliśmy z tymi, z którymi się porozumieliśmy, to porozumiemy się także z innymi ludźmi, jeżeli rzeczywiście są ludźmi dobrej woli. Jak państwo wiecie, stworzyliśmy nawet komisję, porozumiewawczą komisję programową, bo przecież z partią pana Gowina różnice programowe, jeżeli chodzi na przykład o sprawy gospodarcze, są dosyć duże. Szukamy pewnego minimum wspólnego. Znajdziemy je, bo obie strony, czy wszystkie strony mają dobrą wolę, więc powtarzam jeszcze raz, na pewno są jakieś niedoskonałości, błędy, niedociągnięcia, etc., które można wskazać, ale nie w dziedzinie budowania szerokiego frontu wszystkich polskich patriotów wokół Prawa i Sprawiedliwości, bo to akurat wspaniały prezes Kaczyński i obarczeni licznymi wadami członkowie Prawa i Sprawiedliwości staramy się robić. Tutaj tego wyrzutu niech pani nam nie stawia.
Być może jest po prostu tak, niech pani nad tym się zastanowi, być może jest tak, że o ile ten atak propagandowy w 2005 roku był jeszcze, oni dopiero się uczyli kłamstwa. Oni dopiero nabierali rozpędu bezczelności. Jeszcze nie było tych straszliwych słów i straszliwych formuł, które zostały odkryte po dramacie smoleńskim. Wtedy przecież zaczęły się te słowa, że Kaczyński ma krew swojego brata na rękach, że to on zamordował to i tak dalej, prawda? Znaczy ta sytuacja związana na przykład z tymi straszliwymi wydarzeniami na krakowskim Przedmieściu, gdzie doprowadzono do bluźnierstw i tak dalej, to zaczęło się dopiero po 2010 roku. I myślę, że ta propaganda sprawiła, że pani tego nie dostrzega, więc myślę, że nie jest tak, iż mówimy, że ktoś jest wspaniały, że wszystko jest okej i sobie wzajemnie pijemy z dzióbków, a wręcz odwrotnie, toczymy często bardzo zasadnicze spory. A ja mogę państwu powiedzieć tylko jedno, cieszę się, że dzisiaj tutaj jesteście, ale są spotkania na wsiach, na których jest 5 osób i wszystkie nam przeciwne. A w porządku, i na takich spotkaniach też jesteśmy. Chodzimy od domu do domu, od spotkania do spotkania, bez względu na to, jaka jest sytuacja. Formułujemy program, który zmienia fundamentalnie sytuację społeczno-gospodarczą. To jest główną osią naszego przekazu. Więc jeżeli pani powie, co możemy jeszcze zmienić, chętnie to rozważymy. Dobrze. Dobrze, to spotykamy się potem i będziemy mogli o tym porozmawiać. Bardzo proszę. Ja przez moment, może nie przez moment, tylko w czasie całego swojego wystąpienia się oderwę od PiS-u, PO, od partii wszystkich. Popatrzę to tak w skali Polska, my Polacy. Szanowny Panie Macierewicz, Pan nie zauważył niepokojącej tendencji, że coraz mniej ludzi bierze udział w wyborach. Że następuje może nie zniechęcenie, ale taka jakaś obojętność w tej, wydawałoby się, ważnym procesie wyboru, bo przecież to jest decydowanie o następnych 4 latach. Proszę nie traktować, że to będzie złośliwe uwagi. Rozejrzyjcie się po tej sali wszyscy. Słuchajcie, zobaczcie, ile to jest młodych ludzi. W tej malejącej procentowo liczbie biorących udział w wyborach jest coraz więcej młodych ludzi. Oni są zniechęceni do wszystkich partii. Mam zapytanie do pana, do historyka, człowieka, który dużo zrobił dla kraju, który ma duże doświadczenie. Co zrobić, żeby poderwać to społeczeństwo, które tak jest coraz bardziej zobodętniałe, a szczególnie tych młodych ludzi, bo w nich jest ten potencjał, który pozwoli osiągnąć to, o co Pan apeluje dzisiaj tutaj. Bo mówienie o sprawach, które są oczywiste, które nas bolą, o tragediach, tak, to jest wszystko w porządku. Tylko trzeba znaleźć klucz do tych, którzy coraz bardziej obowiązują. Dziękuję, będę Panu bardzo wdzięczny, jak Pan do tego, włączając swoje głębokie doświadczenie historyka, a nawet człowieka, który zgłębił procesy społeczne w Ameryce Południowej, który studiował język plemion indiańskich. Momencik, proszę pana, to chciałbym od pana dowiedzieć się, jak pan widzi rozwiązanie tej kwestii. Dziękuję uprzejmie. Jeszcze od razu powiem prosić. Kaczmanie by się obrazili, jak pan by się dowiedzieli, że pan nazywa ich plemieniem. Zajmuje się jakby informatyzacją tutaj kluczowych systemów naszego państwa. Tak. Czy to nie będzie tak, bo zbliżamy się, że wybory samorządowe są ważne, ale kluczowe są wybory parlamentarne. Używając języka sportowego, to rozprowadzanie peletonu już się powoli rozpoczyna. Czy nie będzie tak, jak kiedyś ktoś powiedział w historii, że nie ważne jak głosują, ważne kto liczy głosy. Czy pan, zdając charakter ludzi z WSI, z UB, z SB, czy pan ma jakąś broń odnośnie tutaj nawet to, co pan inżynier powiedział, informatyzacji programów? Bo może być jakiś wirus, że PiS spadnie na trzecie miejsce albo na czwarte, także
No jest gorzej, jeżeli, jest gorzej, jeżeli ten pan ma klucze do całego oprogramowania, to może specjalnie używać wirusa. On może przemodelować system zgodnie z zamierzeniami. Tak, oczywiście. Ale to jest, nie wiem, to, że takie zagrożenie istnieje, wiemy od 3 lat. Od raportu Jerzego Urbanowicza. Za to teraz dotarliśmy do miejsca, gdzie to się dzieje. Teraz dotarliśmy do miejsca, no będziemy żądali oczywiście od Państwowej Komisji Wyborczej zmiany oprogramowania, to jest jasne, i zmiany firmy, która się tym zajmuje. No to jest oczywiste. To jest oczywiste i rozważamy żądanie natychmiastowego śledztwa z jednej strony i komisji, powołania komisji śledczej, która całą tę sprawę, tak powiem, wyjaśni, dlatego, bo to jest zupełnie niebywała sytuacja. Państwo polskie, jego cała krytyczna infrastruktura w rękach człowieka, który z natury rzeczy musi być lojalny wobec Federacji Rosyjskiej. Ja nie mam pretensji, że on jest lojalny wobec Federacji Rosyjskiej, tylko niech zarabia pieniądze w Rosji, a nie niech zajmuje się informatyzacją państwa polskiego i do tego jeszcze jego najważniejszych miejsc, prawda? Niech on kocha Putina, proszę bardzo, każdemu wolno, tylko niech nie zajmuje się szkodzeniem Polski i tyle. Więc, ale tak naprawdę to jest odpowiedzialność właśnie ministra spraw zagranicznych, właśnie premiera, właśnie służb specjalnych. To jest ich odpowiedzialność, że dopuścili do takiej sytuacji, że od 2011 roku ten człowiek dostaje najważniejsze przetargi informatyczne. Najważniejsze. Prawda? Więc tak, my zrobimy wszystko, żeby go wyeliminować, przynajmniej w przestrzeni wyborczej, w tym najbliższym momencie, w tym najbliższym okresie. Bo to jest rzecz najbardziej pilna. Najbardziej dojmująca. Ja chcę wrócić do pytania, ale nie w inkasso w zakresie. Hola. Można? Powinien mówić głośniej? Dobrze. Będę mówił głośniej. Otóż, najpierw fakt. Ja jestem rzeczywiście historykiem i to z takiej bardzo solidnej szkoły średniowieczników, bo mediawistyka jest tą częścią historii, która uczy metodologii. Metodologii, żadna politologia, żadne tam dziennikarstwo, pływanie, zabawa, tylko solidna szkoła, a solidna szkoła mówi, że najważniejsze są fakty. Otóż fakty nie są takie, jak pan mówi. System, za to są takie, z których można wyprowadzić wnioski zbliżone do pana. Mianowicie systematycznie od roku 89 wybory, poza wyborami prezydenckimi, które mają inną charakterystykę, w wyborach bierze udział od 42 do 50% obywateli. Systematycznie. Tak jest nieustannie. Tutaj nie ma zmiany. Nie ma zmiany. Nie ma tak, że jest dzisiaj mniej, że jest systematyczna tendencja spadkowa na przykład. Nie. Tutaj jest falowanie i to się mieści 42-50. Taka jest rozpiętość, czyli połowa lub mniej niż połowa obywateli bierze od 89 roku udział w wyborach. Jest wielka dyskusja historyczno-ideowo-politologiczna, dlaczego tak się dzieje. Nie będę jej teraz streszczał, nie warto. Ja jestem zwolennikiem tezy, że jest to wynik oszustwa okrągłego stołu, ale nie ma się co na ten temat, może się mylę, może jest inaczej, nie ma to znaczenia. Znaczenie ma co inne. Znaczenie ma to, jaki jest rozkład tendencji w tym gronie, które bierze udział w wyborach. Otóż ten rozkład jest stały. Ten rozkład jest stały. Proszę Państwa, czy wiecie, ilu posłów głosowało w 1992 roku za utrzymaniem w obronie rządu premiera Jana Olszewskiego? 143. To jest mniej więcej tyle samo, ile dzisiaj ma Prawo i Sprawiedliwość. To jest mniej więcej tyle samo. My mamy systematycznie mniej więcej 1/3 do trochę ponad 1/3. Dopiero, no bardzo panią przepraszam, nic na to nie poradzę, ale muszę to powiedzieć. W
wspaniały przywódca Jarosław Kaczyński doprowadził do tego, że w ostatnim półroczu sięgnęliśmy 40%. I moment, no teraz dojdziemy do 50%, to jest jasne. Ale ja i do przodu, no to jest normalna tendencja. To, nie, ja wiem. Jak pani wie, tak powiem, no nie można być koturnowo-pomnikowy, trzeba też czasami dwa różniejsze słowa wyciągać, bo inaczej byśmy przecież się zasmucili na śmierć. Otóż w związku z tym pytanie nie brzmi tak, jak pan mówi. Proszę mi wybaczyć. Pytanie brzmi inaczej. Pytanie brzmi, jak dotrzeć do tych, którzy w ogóle nigdy nie głosowali. Którzy uważają, że wszyscy kradną, że wszyscy są tacy sami, że nic nie można zrobić, że Rosjanie są tak potężni, a służby specjalne tak wredne i tak przemożne, że nie można się przeciwstawić złu i oszustwu i kradzieży. Najwyżej można się dołączyć do tych, co kradną, ale zwalczać tych, co kradną, to jest zupełnie bez szans. To jest podstawowe pytanie, jakie przed nami stoi. Czyli jak dotrzeć do tych, którzy nie głosowali. I to rodzi różne dyskusje, także wewnętrzne, co do taktyki wewnątrz różnych partii, także w Prawie i Sprawiedliwości. No bo to jest wybór, tak powiem, czy środki mają być nakierowane na przykład na przekonanie części ludzi z Platformy Obywatelskiej, czyli czy idziemy do centrum, czy idziemy do środka, czy sięgamy po tych ludzi, którzy dotychczas głosowali na Platformę, ale nie podejmujmy trudnych tematów. Nie mówmy o Smoleńsku. Nie mówmy o służbach specjalnych. Nie mówmy o agenturze, bo to ich radzi. Bo to ich radzi. A może oni będą nam wtedy sprzyjali. No może. Ale jest pytanie, czy w ten sposób uzyskamy więcej ludzi z Platformy Obywatelskiej, czy stracimy możliwość dotarcia do tych ludzi, którzy uważają, że to jest jedna sitwa. Mówią, że się kłócą, ale tak naprawdę mimo wszystko wszystkim o to samo chodzi. Takie debaty, takie dyskusje i konsekwencje z tego wynikające są bardzo wśród nas ostro prowadzone. Nie ukrywam, że ja jestem tym, który uważa, tam, w tych 50% niegłosujących leży przyszłość Polski. Tam, wśród tych, którzy nie głosowali. Ale to nie jest tak, że oni są młodzi. Oni są i młodzi, i starzy. Tutaj rozkład wiekowy, tak było, tutaj pani mogłaby to, tak powiem, podkreślić, tak było, jak pan mówi, w roku 2005. Wtedy, kiedy upowszechniono to straszliwe hasło zabierz babci dowód. To tak było, że młodzież była po stronie Platformy. Dzisiaj większość młodzieży deklaruje gotowość głosowania na Prawo i Sprawiedliwość. Odwróciła się ta tendencja. Zresztą, jak państwo wiecie, ona oczywiście odwróciła się ze względów gospodarczo-społecznych, ona się odwróciła, bo młode małżeństwa nie mają możliwości zakładania tutaj rodzin, odwróciła się dlatego, że nie ma pracy i tak dalej, i tak dalej. Odwróciła się dlatego, że młodzież zobaczyła normalny świat na Zachodzie i nie chce żyć w sytuacji, w której tylko sitwa się liczy, prawda? Nie chce, po prostu nie chce. A i tak nie ma pieniędzy, mimo to, że trzeba oddawać 50% zarobku na łapówki, prawda? Ale odwróciła się także po tragedii Smoleńskiej. Wśród młodzieży odwróciła się tendencja także po tragedii. Dlaczego? Proszę państwa, no większość z państwa skończyła 18 lat. No to sięgnijcie do swojej pamięci. Dlatego, bo każdy młody człowiek, każdy, czego chce? Chce miłości, chce dobra i chce prawdy. Każdy, ten z podwódki pod piwem też. Każdy młody człowiek. Tylko albo trafi na przekaz rzeczywistej prawdy, albo trafi na kłamstwo, którego uwiedzie. I jak się mówi do młodzieży prawdę, po prostu, czy o Smoleńsku, czy o służbach, czy o zarobkach, to oni przychodzą. I dlatego młodzież po Smoleńsku przyszła do Prawa i Sprawiedliwości. Właśnie dlatego, bo wie, że tu jest po prostu prawda. Bo wie, że tutaj są ludzie, którzy pojadą do Londynu, pojadą do Belfastu i będą walczyli o polskie ludzi, a nie przehandlują w zamian za stanowisko przewodniczącego Rady Unii Europejskiej. Jak zrobił to Donald Tusk? Przecież wiadomo, że Cameron już zlikwidował te zasiłki dla polskich rodzin w zamian za poparcie dla Donalda Tuska. W skrócie,
Zgadzam się z troską generalną. Pan tajemnicą, pan tajemnicą, państwa wszystkich. Trzeba szukać narzędzi. Trzeba szukać sposobów. Trzeba przebijać głową mur, nawet jeżeli leje się wobec nas tylko kłamstwo z mediów i tylko czasami bezradność wśród współobywateli. Bo wiele czasami spotykamy się po prostu z bezradnością. Jak to zrobić? Ta sytuacja jest taka, że nie przebijemy tego. Trzeba znajdować na to sposób. Mogę tylko z własnego doświadczenia powiedzieć tyle. Od kilkudziesięciu lat wyłącznie słyszę, jak otwieram telewizor albo gazetę, najgorsze rzeczy na swoim... Proszę, jak mi się zdarzy, że otworzę TVN, to patrzę i słucham, a tam jakiś potwór jest jako Macierewicz. Potwór, kapią mu krew z paznokci, roślina się toczy z języka, no bo oczy wybałuszone, no w ogóle nie wiadomo czego ten facet chce, a na pewno chce czegoś najgorszego dla Polski. I wtedy wychodzę na ulicę, wsiadam do tramwaju i z zażenowaniem odpowiadam na gratulacje i powiedzenia, informacje o tym, że się ludzie za mnie modlą. Wszystkim, którzy się za mnie modlą, serdecznie dziękuję. Redaktorom TVN-u dedykuję, że tak powiem, tę historię. O głosowanie na Prawo i Sprawiedliwość dla zwycięstwa, które będzie. Zobaczy pani. Brawo.